Witam serdecznie, moim gościem Marek Wójcik, Galacticos Team. Witam. Marek, pierwsze pytanie odnośnie drużyny Whisky Bar wcześniej, teraz Galacticos. Proszę mi opisać jedną drużynę i drugą, czym się różni? Czym się różni? Ciężko powiedzieć. No, troszkę organizacją, troszkę właśnie składem tak naprawdę. Tam atmosfera była naprawdę super. Czy tam były cięższe mecze, czy przegrywaliśmy, naprawdę nikt nie narzekał i się bawił. Tutaj jest gdzieś tam ambicje jeszcze większe tak naprawdę. Czasami są nerwy, ale atmosfery naprawdę nie mogę skrytykować tak naprawdę. Jest też super. Poziom sportowy gdzie wyższy? Ciężko powiedzieć, tak szczerze. No, ale ciężkie pytania, nie? Ciężkie pytania, naprawdę. No, powiem szczerze, że tutaj dużo łatwiej mi było wejść w drużynę, może tak. A potrafisz powiedzieć czemu? No chłopaki, Górki tak naprawdę, bliźniaki, Mateusz, Krzyżak tak naprawdę, Miro też fajną robotę robi, podpowiada dużo i tak dalej. No dużo łatwiej mi było wejść w drużynę, że tak Czyli powiem. Czyli pewnie też znajomość tych osób. I tak i nie, bo gdyż przed Sufiksem właśnie grałem z nimi może kilka razy, także dużo łatwiej mi było się zgrać. Koniec z ciężkimi pytaniami, łatwiejsze. Knis, jak się dzisiaj zaprezentował? Czy ta wygrana była łatwa, czy trudna? No właśnie, myślę, że każdy z nas zaskoczony jest, bo naprawdę się postawili i naprawdę ciężko nam było cokolwiek zrobić z przodu. No ale koniec końców udało się gdzieś tam w drugiej połowie ustrzelić kilka goli, no i w końcówce wygrać. Oczywiście utrzymacie pierwszą lokatę drugiej ligi. Miło się patrzy na wasz zespół, kiedy Beniaminek zdobywa komplet punktów, prawda? No tak, to jest super, super, naprawdę. Czy czujesz się, albo czy czujecie się jako Galacticos pewniakami do zajęcia tego pierwszego miejsca, czy spokojnie, spokojnie od meczyku do meczyku krążycie, aby te mecze i punkty zdobywać? No, czy tak jak mój poprzednik tydzień temu Paweł Poręba powiedział, no do każdego meczu podchodzimy indywidualnie i nie odpuszczamy tak naprawdę żadnego meczu. Myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że jesteśmy gdzieś tam, może nie wiem czy faworytami, ale no możemy walczyć spokojnie o to pierwsze miejsce. Dziękuję za wywiad. Dziękuję.